Proszę bardzo. Dwa tematy chciałem zapytać, wykorzystując Pana zdolności przewidywania przyszłości, które niestety na nasze nieszczęśliwe okraju się jak do tej pory sprawdzają. Mianowicie chciałem, żeby Pan może, jeśli w ramach oczywiście swoich przypuszczeń tutaj rozwinął ten wątek operacji kolejnej, o którym Pan zaczął mówić, jak to według Pana mniej więcej, czy metaforycznie, czy jak Pan da na to ładniej odpowiedzieć, czego się możemy tu spodziewać jako ciekawostkę, a druga rzecz, chciałem zapytać też o islamizację Europy obecną, Pan to też przewidział już dawno temu. Jakie konsekwencje Pan widzi dla naszego nieszczęśliwego kraju, jak Pan to ładnie mówi, między innymi no i dla całej Europy, w którym kierunku idziemy i czy jest szansa na przełom, na posprzątanie tego problemu? Proszę Państwa, no pierwszym takim sygnałem po wizycie naszej Złotej Pani 7 lutego w Warszawie była petycja skierowana do Komisji Europejskiej na początku marca. Petycja skierowana do Komisji Europejskiej, do Jana Klaudiusza Junckera, przez wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie. Wszystkie organizacje, które bronią praw człowieka na świecie, wystosowały do Jana Klaudiusza Junckera list, że trzeba z Polską zrobić porządek, ponieważ stan ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to Jan Klaudiusz Juncker na pewno nie będzie głuchy na takie te. Ale wyciągnięte zostały wnioski z tej poprzedniej kombinacji operacyjnej, w której główną siłą uderzeniową miał być Komitet Obrony Demokracji i tak zwani głupi cywile, co tam się tam kotłowali pod Sejmem. No, spartolili sprawę, mówiąc krótko. W związku z tym, tym razem kombinacja operacyjna, wszystko na to wskazuje, będzie się rozwijała pod sztandarem praworządności. Dlatego zostało uruchomione środowisko prawnicze z panią prezes Małgorzatą Gersdorf, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego na czele, która otwartym tekstem wezwała środowisko prawnicze do buntu przeciwko rządowi w imię właśnie ochrony praworządności. I między innymi dlatego obserwujemy rozmontowywanie kodu. No bo jak tu wywijać na oczach całej Europy sztandarem praworządności, jeżeli chorążym miałby być pan Mateusz Kijowski, który no, robił szwindlów, prawda, i to wszyscy o tym wiedzą, a jednym tam z tych wybitnych działaczy jest muzykant, który tam przygrywa do tego kicania w obronie demokracji, ale jest oskarżony o handel kobietami do włoskich burdeli. No to z takimi reprezentantami to nie ma co się pokazywać. Trzeba ich rozmontować. Jak najszybciej rozgonić to towarzystwo, bo to jest w dalszym ciągu to będzie kompromitacja tylko. Ci jeszcze nie wiedzą o tym, no ale to nie wiedzą, co czynią. To... No jeszcze nie dotarło, tak, ale to się dowiedzą w odpowiednim momencie. Jak zwykle nie wiedzą, co czynią, no to takie to jest. I ponieważ głupi cywile zawiedli, w związku z tym, no jak nie głupi cywile, to co? To nasza niezwyciężona armia, która jest niezadowolona, bo minister Macierewicz, złowrogi, przeprowadził kurację przeczyszczającą. Już ponad 30 generałów odeszło z armii. To akurat starczy na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. No i może to przybrać w zależności od potrzeb, może to przybrać postać albo wariantu łagodnego, to znaczy czegoś na kształt nocnej zmiany z 92 roku, albo wariantu ostrego z 13 grudnia 81 roku, połączonego z aresztowaniem rządu i tak dalej. I no, mówię, albo wariant łagodny, albo wariant ostry. Nie wiem, jaki będzie. Stąd też myślę, że jak ja, coś takiego mi się tam już roi, to Jarosław Kaczyński wie znacznie więcej ode mnie. I dlatego poświęca ministra Macierewicza na ołtarzu jakiegoś kompromisu z naszą niezwyciężoną armią, bo to już nie są żarty.
bo tam z głupimi cywilami, tam z panem Petru, to można jeszcze grać w bambuko, ale nie z nimi. Ale z nimi to już nie. I tak sobie to wyobrażam. Teraz druga sprawa, islamizacja Europy. Problem leży po naszej stronie, to znaczy po stronie Europy. Dopóki Europa była chrześcijańska, to znaczy miała jakiś ideał, bo teraz jaki ma ideał? Wypić, zakąsić. A przedtem jeszcze miała, nawet jeszcze po reformacji. I to się konfrontowała bez ceregieli z muzułmanami, bo muzułmanie się nie zmienili, oni cały czas są tacy sami. 734 rok, pierwsza taka konfrontacja. Karol Młot pod Poitiers, więc już na terenie dzisiejszej Francji, zatrzymuje pochód Saracenów, muzułmanów. Karol Wielki wypiera ich za Pireneje. Izabela Katolicka i Ferdynand, królowie hiszpańscy, wypierają muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. W 1571 roku zatrzymany jest napór muzułmański w bitwie pod Lepanto, ale nie na długo, bo ten napór cały czas trwa i dopiero nasz Jan Sobieski w 1683 roku zatrzymał i wyparł ten i cofnął ten pochód. Aż do właśnie do dzisiejszego dnia. No i teraz mamy do czynienia z czwartą wędrówką ludów w historii Europy. Pierwsza była na przełomie starożytności i średniowiecza, kiedy to upadło zachodnie Cesarstwo Rzymskie. O skali tego upadku to sobie możemy wyobrazić. No podam tylko taką informację, to od razu Państwo sobie odtworzą, co się stało. Za czasów Oktawiana Augusta, a więc wtedy, kiedy Pan Jezus się urodził, Rzym liczył ponad 1 000 000 mieszkańców. To i dzisiaj takie miasto jest uważane za duże, prawda? A cóż dopiero wtedy? A w 476 roku, kiedy upadło zachodnie Cesarstwo Rzymskie, Rzym liczył 25 tysięcy mieszkańców. No to sobie wyobraźmy, jaka głęboka zapaść temu towarzyszyła. Aż kilkaset lat to trwało, wieki ciemne, dopiero w VIII wieku Karol Wielki podźwignął Europę w tak zwanym renesansie karolińskim. A 300 lat to trwało, tak, kompletny upadek cywilizacyjny. Druga wędrówka ludów miała miejsce po wielkich odkryciach geograficznych. Europejczycy zaczęli przenosić się na inne kontynenty, nie tylko się przenosić, ale je ujarzmiać, co doprowadziło do utworzenia wielkich imperiów kolonialnych w wieku XIX. Temu towarzyszyła kolejna wędrówka ludów, tym razem tylko związana z Europą częściowo. Mianowicie co najmniej 10 milionów, a niektórzy mówią, że 50 milionów Murzynów z Afryki zostało przesiedlonych, przewiezionych w ramach handlu niewolnikami na teren obydwu Ameryk i częściowo Europy. I teraz mamy do czynienia z czwartą wędrówką ludów. Felix Konieczny mówił, to mamy do czynienia, krótko mówiąc, z wojną cywilizacyjną, zderzeniem dwóch cywilizacji. Felix Konieczny, który studiował cywilizację, te zagadnienia, twierdził, że z takiej konfrontacji zwycięsko wychodzi cywilizacja niższa. To jest możliwe, to jest możliwe. Ponieważ wszyscy nas zachęcają teraz do myślenia pozytywnego, no to ja też się słucham i nawet z takiej tragedii, w takiej tragedii próbuję się dopatrzeć jakichś elementów pozytywnych. No i jednego się dopatrzyłem. Gdybyśmy zostali podbici przez Bisurmanów, no to jaką scenę można by było zaobserwować? Pannę Kazimierę Szczukówną w gelabiję ubraną, która jest harapem zaganiana do haremu pod czujną eunucha straż. No zobaczyć i umrzeć, prawda? No jakieś elementy pozytywne muszą być. Ale proszę zwrócić uwagę, że muzułmanie z jakichś powodów omijają nasz nieszczęśliwy kraj. Nie chcą u nas.
Przyczyny mogą być dwie. Przyczyny mogą być dwie. Pierwsza to taka, że oni się kierują do krajów o najwyższym socjalu. No to w Polsce nie ma najwyższego socjalu. Ale jeszcze jest druga możliwość, że, bo ta wędrówka ludów jest moim zdaniem intencjonalnie kierowana. I ponieważ wobec Polski środowiska żydowskie wysuwają roszczenia terytorialne, to nie życzą tu sobie mieć do konkurencji muzułmańskiej żadnej. No i dlatego u nas nie ma. A to wie pan, to jeżeli ta opinia nam w tym dopomaga, to proszę bardzo, ja bym ją nawet podtrzymywał. Tak, tak, nie przyjeżdżajcie do nas, bo tu u nas to nie ma żartów, to zaraz byśmy was wzięli na widły i tego. Także to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale jest jeszcze jedna możliwość. Otóż, znaczy mówię o Niemczech. Ja nie znam dobrze Niemców, ale trochę tam ich znam. I Niemcy były poddane po II wojnie światowej dwóm takim operacjom duraczącym, denazyfikacji i multikulti, od czego bardzo wielu Niemców zgłupiało. Zaczęli myśleć, że naprawdę. Ale wiem, że są w Niemczech środowiska, znam nawet takie środowiska, które bardzo z tego powodu ubolewały, że tylu Niemców zgłupiało. I wydaje mi się, że postanowiły te środowiska wykorzystać te głupstwo, które, te głupstwa, które narobiła nasza złota pani, zapraszając tych Bisurmanów do Niemiec, żeby zacząć przywracać Niemcom poczucie rzeczywistości. Do takiego wniosku doszedłem, obserwując te sylwestrowe igraszki 2 lata temu w Niemczech. Otóż tam, gdzie ci Bisurmani tam obmacywali panienki w Sylwestra. Otóż to się działo w różnych miastach, często od siebie bardzo oddalonych. Ale modus operandi w każdym przypadku był identyczny. W każdym przypadku był identyczny. No to powziąłem w związku z tym podejrzenie, że ktoś to centralnie zorganizował. No to tylko ktoś jeden mógł to zrobić, mianowicie niemieckie tajne służby, które, no gdyby nie miały konfidentów w tych środowiskach muzułmańskich, to by znaczyło, że biorą pieniądze za darmo. Jestem przekonany, że te środowiska są naszpikowane konfidentami Urzędu Ochrony Konstytucji, jak zając, jak sztufada słoniną, jak wielkanocna baba rodzynkami. No i jak tak, to bardzo łatwo jest coś takiego powiedzieć, no słuchajcie, weźcie tam, zorganizujcie takie tego, my wam zapewnimy bezkarność, cokolwiek się stanie. No to jazda. Ale dla Niemców, zwłaszcza młodych, to było przeżycie traumatyczne, dlatego że żaden się nie ruszył w obronie tych dziewczyn. No i wstyd jest czynnikiem takim właśnie korygującym. Czasami to punkt zwrotny jest. I w Niemczech się rozpoczął taki powrót do rzeczywistości, odzyskiwanie poczucia rzeczywistości. Oni prawdopodobnie, te środowiska, o których mówię, przypomniały sobie taką formułę, która była bardzo popularna w Hitlerjugend. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No to jak już tak, jak już mamy tu Bisurmanów, to ich wykorzystajmy. W takim celu. Jak sobie pomyślę, czym ten proces odzyskiwania przez Niemców poczucia rzeczywistości się może skończyć, to mi ciarki przychodzą po skórze. Ale on już się zaczął. On już się zaczął. No i teraz zobaczymy, co we Francji będzie. Dzisiaj są pierwsza tura wyborów prezydenckich. Prawdopodobnie Marina przegra. Prawdopodobnie no, na razie to tam trudno wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że wygra pan Macron, którego podejrzewam o to, że jest kandydatem wytypowanym przez tajne służby francuskie, na co wskazuje jego dotychczasowa polityczna kariera.
No i on chyba wygra, bo w drugiej turze będzie koalicja wszyscy przeciwko Marynie i Maryna ze wszystkimi nie wygra, więc zostanie on. Bo walczymy z populizmem. Co to znaczy? A no, to jest konflikt między demokracją kierowaną i demokracją spontaniczną. Oto pan mówił o elitach tutaj, to demokracja kierowana jest wtedy, kiedy obywatele wprawdzie głosują, ale głosują zgodnie ze wskazówkami pani wychowawczyni. A demokracja spontaniczna to jest wtedy, kiedy głosują tak, jak chcą. Ale kto pozwoli na to, żeby obywatele głosowali tak, jak chcą? Zwłaszcza, proszę zwrócić uwagę, gdzie się nasila ta wojna z populizmem. I w Ameryce, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii. Jeszcze tak nie, ale to na razie Theresa May to wyprzedza, wyprzedzającym uderzeniem to niweluje, ale tam też to będzie. W państwach, które dysponują bronią jądrową. Kto pozwoli, żeby w państwach, które dysponują bronią ultimatywną, rządziła ulica? Nikt na to nie pozwoli. Nikt na to nie pozwoli. Za dużą siłę niszczącą te państwa mają, żeby tu pozwolić na jakieś takie eksperymenty. No i stąd mamy tę polityczną wojnę z populizmem. Właściwie z demokracją, bo przecież no jak lud czegoś chce, to powinno się mu to natychmiast dać na tacy, prawda? A tu nie. No mamy w Polsce przykład. W innych państwach europejskich też. Ponad 70% obywateli opowiada się za przywróceniem kary śmierci. No i co? No i nic. No i nic. Jak w 1988 roku ogłoszone zostało w Polsce moratorium na wykonywanie kary śmierci. To znaczy jeszcze w kodeksie karnym to było, jeszcze sądy mogły orzekać, ale już nie wolno było tej kary wykonywać. No i w 1995 roku Sejm przedłużył to moratorium. Wtedy ministrem sprawiedliwości był pan Jerzy Jaskiernia, więc napisałem do niego list. Ekscelencjo, panie ministrze, prosimy o informację, kto zarządził to moratorium, bo teraz to Sejm przedłużył, to jasne, ale kto w 1988 roku zarządził to moratorium? I wiecie państwo, co nam odpisał pan Jaskiernia? Nie można ustalić autora tej decyzji. A wszystkie organy państwowe się podporządkowały temu anonimowemu dobroczyńcy ludzkości. No to o tak funkcjonuje demokratyczne państwo prawa, więc to trzeba sobie z tego zdawać sprawę.